184 HA wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy działka numer 2035, że mamy przez 3 o powierzchni 17 arów. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości gminy komunalnego ograniczonym prawem rzeczowym. Przejęcia powiatu. Uważam, że jest niezasadne podejmowanie takiej decyzji w zakresie budynku działką 17 arów. Biorąc pod uwagę sytuację finansową naszej gminy i biorąc pod uwagę obiekt tego budynku, rozmieszczenie, lokalizację, rok budowy, być może okazać się, nawet jestem pewny, że się okaże, że koszt remontu i adaptacji tego budynku na planowane cele będzie wyższy niż budowa nowego budynku. W związku z tym apeluję do wszystkich Państwa radnych o rozsądne podejmowanie decyzji. Podjęcie decyzji w sprawie zakupu jest, wydaje mi się, niezasadne, zbyt pochopne i przy takim stanie finansowym gminy w ogóle niezasadne. Wczoraj dostałem i pisze coś takiego. Kredyt w kwocie 3 miliony wraz z odsetkami planowany jest do spłaty w lat. Chciałbym, żeby to wszyscy słyszeli. 2015 10 tysięcy złotych. 2016 90 tysięcy złotych. 2017 400 tysięcy złotych. 2018 400 tysięcy złotych. 2019, 2020, 2021 po 700 tysięcy złotych. Ja pytam się, czy ja mam prawo do decydowania o kredycie dla moich wnuków. Już dla moich wnuków, bez mała, bo nie dzieci. My już zahaczamy o trzecią kadencję. Kto ma do tego prawo? Ja jako radny z miejscowości Smyków, to ja się pytam, w którym roku będzie kanalizacja Smykowa? 2100? Przyjmij do wiadomości, tylko zapiszcie to panowie. Co roku się zmienia inwestycje wieloletnie? Przecież to cholery można dostać. Panie Józefie, proszę. Nie miałbym nic przeciwko wzięciu kredytu, gdybym wiedział, że rozwój gminy idzie we właściwym kierunku. Że po prostu tworzone są nowe miejsca do budowy, że jest tworzona kanalizacja. Proszę mi odpowiedzieć dziś. W którym roku będzie kanalizacja w Smykowie? Bardzo chętnie pan odpowie. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, która odpowie na pańskie następne dyktu. Od 6 lat walczymy o remont domu ludowego w Smykowie i zrobienia placu zabaw dla dzieci jakiegoś kawałek boiska. Otóż odpowiadam, w zeszłym roku zaczął pan robotę w narożnikach, gdzie pan przeznaczył 1 000 000 złotych i nie tylko. Na moje pytanie, jesteśmy trzecią wsią, powtarzam jeszcze raz, pod względem liczby dzieci w gminie i nie mamy placu zabaw jako jedyni, żeby to nie było. Błędny jest kierunek obecnej polityki, czyli egzystencja za środki projektowe. Taka sytuacja była do przewidzenia, że przyjdzie taki moment, kiedy zabraknie środków własnych do współfinansowania. I tak się stało właśnie. A posiłkowanie się zaciągnięciem zobowiązania finansowego z roku przyszłego już było sygnałem o trudnej sytuacji finansowej gminy. Tylko że to zjawisko nabiera coraz większego wymiaru. Skończy pan, panie przewodniczący. Nie skończyłem. To bardzo proszę, bo zamykam dyskusję. Panie przewodniczący, działania obecnego pana wójta w kierunku podwyższenia podatku rolnego, podwyższenia podatku od nieruchomości, podwyższenia podatku od środków transportowych, podwyższenia podatków od powierzchni przeznaczonych na działalność gospodarczą jest zabójczą dla rozwoju tej miejscowości, tej gminy. A może, bo ja na przykład jestem przekonany, że obniżenie etatu wójta do połowy przy najniższej krajowej, jak również obniżenie etatu innym pracownikom urzędu gminy, którzy posiadają staż 25 lat do połowy etatu, ja może wygenerowało zyski. Panie Mieszowiecki, teraz już pan przesadził i to już jest, mówiąc delikatnie, ślisko, co proszę. Spokojnie. Panie Mieszowiecki, no mówię, jeszcze raz to podtrzymuję, to co pan zrobił, to jest typowe ślisko, bo tak pan nie powinien postąpić. Przyjąłbym te słowa krytyki, panie radny Stefanie Mieszowiecki, że pan mówi to obiektywnie, z troską o mieszkańców gminy Radkowicz, Ruszowic i wszystkich. Gdyby nie to, że to pańska małżonka jako kierownik Biblioteki Publicznej w Radkowiczu właśnie ma te pół etaty. Pan te słowa kierując tutaj dzisiaj na tym, kieruje je ze względów osobistych. I to jest nie w porządku.
się tracili i dlatego chcieliśmy, żeby tu dostać jasną odpowiedź. Szkoła w Łęku zostaje, czy nie zostaje? Bo rodzice tu są właśnie tego rejonu i chcą wiedzieć, zostaje, czy nie zostaje. Tracimy dzieci, czy nie zostaje. Dojdziemy do tego punktu. Ponieważ my zostaliśmy poniekąd odrzuceni przez naszą rodzimą gminę, zainteresował się nami po prostu obcy urząd i myślę, że nam przedstawił propozycję. Chcę tu zaznaczyć, że my jesteśmy otwarci na rozmowy i przede wszystkim nie podejmujemy pochopnych decyzji. Wciąż czekamy, co Państwo na to, czy nasza mała, skromna szkoła pozostaje, czy po prostu mamy się rozglądać za czymś, co jest dla nas lepsze, korzystniejsze, bardziej wygodne po prostu. Jakoś tutaj interes naszych dzieci, no cóż, leży w innej gminie, Szanowni Państwo. Taka jest prawda, po wielokrotnym nachodzeniu tam i dyrekcji tamtych szkół i po prostu sprawdzaniu warunków bez zapowiedzi, różnych wizyt, po prostu stwierdzam, że nasze zaplecze jest nijakie. Po prostu nasze warunki w naszej szkole są po prostu trudne, że tak powiem, ale jeszcze nie podejmujemy ostatecznych decyzji. Wciąż czekamy na odpowiedź, co dalej. Że po ostatnich podwyżkach śmieci w gminie, bardzo znacznej podwyżce, ludzie zwracają się do mnie, dlaczego śmieci są takie drogie. Po pierwsze, nie jest regulowane. Drugi bardzo ważny był element, nie wszyscy mieli podpisaną umowę z zakładem komunalnym. A tak a propos, pan przewodniczący już podpisał umowę, a jeszcze nie. Zachowuje się pan większość, nie odpowiedziałem, bardzo delikatnie będę tutaj mówił. Znowu pan chce mnie obrazić. Ale ja nikogo nie obrażam. Ja tylko chciałem zapewnić pana, mówiąc tutaj odnośnie umowy z zakładem komunalnym, sugerując coś, że mam czy nie mam, proszę sprawdzić, później się wypowiadać. Ale mówiąc o szkole, musimy powiedzieć sobie wprost, bo tutaj obecny na sali pan redaktor Ciesielczyk pisze ciekawe artykuły, pisze, że szkoła taka czy inna, ale nigdzie się nie pojawia prawdziwa informacja, że likwidacja szkoły, to, mówiąc wprost, to jest likwidacja punktu filialnego szkoły filialnej, która podlega pod szkołę podstawową w Zarzeczu Dużym. I mówimy tutaj o ilości dzieci, bo ktoś jak chętnie czyta bliżej czy dalej takie informacje, to byłby ciekawy, no, ile tych dzieci tam naprawdę jest i jakiej liczby to dotyczy. Państwo, no przede wszystkim to nam zależy na tym, żeby szkoła została na takich zasadach, na jakich funkcjonowała. No i po to tutaj jesteśmy, po taką decyzję tutaj dzisiaj żeśmy się zjawili. I zabieracie nam szkołę, to co w zamian? Właśnie czy ulepszenie tego transportu, ponieważ te punkty zbiorcze są dość odległe. Łęk jest rozproszoną miejscowością, zresztą nie tylko Łęk, tak samo i inne tam po prostu ulice i tutaj to tak, zamyka się szkołę, ale co w zamian? Jeśli na przykład następuje likwidacja szkoły, czy tam przypuszczenie tej likwidacji szkoły, to czego na przykład do śmieci na przykład podchodzicie Państwo bardzo delikatnie, a do naszych dzieci podchodzicie całkiem inaczej po prostu. Tu są jakieś debaty, zjazdy, gdzieś się wyjeżdża, gdzieś się coś oczekuje, na coś się tam patrzy i oczekuje czegoś, a tu po prostu likwidacja, bak. Zero konsultacji społecznych, zero tam jakiegoś zebrania. Bo do śmieci Państwo przywiązujecie naprawdę większą uwagę niż do naszej szkoły. Likwidacji szkół. Przystępujemy do głosowania stanowiska. Stanowisko gminy Radgosz. Rada gminy, wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców, proponuje przedłużyć funkcjonowanie filii szkoły w Łęku na rok czasu, czyli na rok szkolny 2012-2013. Kto jest za przyjęciem stanowiska wersji odczytanej przeze mnie, proszę o podniesienie ręki do góry. Stwierdzam, że stanowisko zostało przegłosowane większością głosów, 12 radnych za, jeden głos wstrzymujący się przy 2 radnych nieobecnych. I prosiłem o jedyną rzecz, o przygotowanie strategii gminy
która do dziś nie ma absolutnie jakiegokolwiek odniesienia. Strategia gminy jest niezbędna w celu pozyskiwania środków Unii, jak pan wie. Słynne pańskie 3 miliona za przez ostatnie kadencje to była rzeczywiście żenada w stosunku do Bolesławia czy Kościoła. Tak to było. Dlaczego ja się tu upieram? Co ta strategia by nam dała? Dałaby nam, że ta sesja trwała do godziny czy półtorej. A nie 2 godziny, 3 godziny, 5 godzin czy 6 godzin. Bo wprowadzane są punkty po punkt. Nie ma analizy słów. Nie ma niczego, czego można się przyczepić. Precyzyjnie, nie ma informacji, każdy z radnych, co komu potrzeba. Każdy argumentuje swoje potrzeby. Ja już zawsze mówię, że jeżeli jest dziura w moście, to od dziury drogi tym się różni, że zawsze zagłosuje za dziurę w moście, żeby załatać, niż na drodze. Natomiast uważam, że część decyzji jest podejmowana absolutnie bez jakichkolwiek zasad społecznych tutaj w tej gminie. I to muszę zaznaczyć. Z partykularyzmem, z pominięciem potrzeb społecznych niektórych mieszkańców. I tyle. Stąd też mój wniosek o spowodowanie opracowania w końcu strategii w sprawie wydarzenia.